Polsce co szósta rodzina nie ma dostępu do łazienki, a co trzeci senior może wydać maksymalnie 7 zł dziennie. Tak wynika z raportu o biedzie przeprowadzonego przez Szlachetną Paczkę. Na szczęście są oni, wolontariusze i darczyńcy, których akcja osiągnie w ten weekend kulminacyjny moment. Zobaczcie sami, jak wygląda wielki finał. My działamy przez cały rok. Od samego marca działają koordynatorzy, liderzy od września. Od września tak samo zostały zbierane historie rodzin. Szukaliśmy tych rodzin tak naprawdę wszędzie, gdzie się da. Wszystkie instytucje, wszystkie możliwe miejsca, wszystkie szkoły. Wszędzie, gdzie jest tylko ta możliwość, w ten weekend dzieje się niesamowita magia, to na pewno trzeba powiedzieć, bo ludzie niesamowitego dobrego serca potrafią wydać spore ilości gotówki na to, żeby pomóc innym rodzinom. Same wejście do magazynu czy przywitanie się z darczyńcą nie jest tak wspaniałe, jak wspaniałe jest to, co się dzieje u rodziny. Zawsze jest tutaj płacz, jest niesamowite szczęście, niesamowita radość. Przed chwilą byliśmy u babci, u której mieliśmy problem, bo tak się przejęła, że spadło jej delikatnie ciśnienie, także nie wiedziano, co było, co robić, ale myślę, że właśnie to jest najpiękniejsze, ta radość i tak naprawdę działam przez tyle czasu, dużo ciężkiej pracy dla tych niesamowitych rodzin. Skończył się okres, kiedy ludzie zaczęli się dorabiać i nie patrzeć na innych ludzi. To jest super, bo jak widać, teraz mamy tyle tych paczek, że widać, że w końcu ludzie zaczęli patrzeć też na innych i pomagać. Wybór rodziny i jakby cały pomysł to był mój jakby indywidualny, ale oczywiście liczyłam na to i wcale w ogóle się nie zawiodłam, że koledzy z pracy bardzo chętnie się przyłączyli. Myślę, że około nawet 50 osób w mniejszym lub większym stopniu dorzuciło się do tej paczki. Czasami są to rodziny wielodzietne, czasami są to rodziny, w których występują różne choroby, które są nieuleczalne, więc zawsze to są spore problemy występujące u tych rodzin. No to są wielkie emocje naprawdę, od po prostu niesamowitych wybuchów radości u rodzin, które naprawdę niesamowicie cieszą się z tych wszystkich prezentów, które otrzymują, po łzy szczęścia, no naprawdę to są emocje, których nie da się opisać, których po prostu trzeba samemu doświadczyć.